Witajcie kochani, mamy dzisiaj 8 maja, godzina 12.10. Przyjechałem na pasiekę, nie byłem tutaj chyba z tydzień z kawałkiem, może nawet troszeczkę więcej. Okay. Przyjechałem na pasiekę, zabrałem ze sobą korpusy z ramki z suszem po miodobraniu, tutaj, które zostałem w zeszłym sezonie. Mam również do Langstrotha 4 korpusy w tych dwóch rodzinach na pakwaście. Prawdopodobnie no zobaczę, bo już tam powinien ten drugi korpus też już być czerw kryty i po prostu dołożę, żeby je jakby luźniej troszeczkę trzymać. No sprawdzę, bo również dałem po korpusie w tych rodzinach moich tutaj korpusie z suszem ostatnio i z węzą. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak one sobie tutaj to wszystko odbudowały. Niestety mieliśmy tutaj troszeczkę okres taki zimny ten tydzień, no i niestety, ale zastanawiam się, czy coś tam jeszcze, co z tym aparatem, o. Czy coś jeszcze, że tak powiem, jeżeli sobie naniosły, to czy tam jeszcze mają. Także zobaczymy. Mniszek praktycznie już tutaj w większości przekwit. Nie było go w tym roku jakoś dużo. No ale zobaczymy, może coś tam sobie pszczoły naniosły, nie? No, także to jest to. Tą rodzinę jedną taką, którą mam słabo, bardzo do zimy wyszła i którą chciałem na siłę ratować. No zajrzałem ostatnio, no tak było widać, że tam coś się dzieje i po prostu sobie idą w siłę. Została zasilona jedną ramką czerwiu na wygryzieniu. No, zobaczę, jak to dzisiaj wygląda. Ruch na pasiece jest taki sobie, okay, ale lata. Jesteśmy przy pierwszej rodzinie. Tu jest matka z cichej wymiany po miesce. Dołożyłem 2 tygodnie temu niespełna. Dwa tydzień temu z kawałeczkiem. Dołożyłem tutaj do góry korpus suszu z węzą. Byłem w międzyczasie tylko raz, sprawdziłem, tak rzuciłem okiem pod powałkę, no i tutaj pszczoły weszły i coś tam odbudowywały, coś tam nosiły. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Dolny korpus był też odwrócony, były zamienione miejscami, żeby dać matce więcej miejsca do czerwienia. Jeżeli tutaj górny korpus będzie dosyć mocno już zalany, a nie będzie jeszcze, znaczy nie będą poszyte te plastry, to pokuszę się o to, żeby po prostu dać im ten drugi korpus jeszcze, żeby sobie dolewały. Rzucę okiem również na czerw, na gniazdo, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nic tam nie szaleją i nie robią mateczników, no bo była teraz kwestia niepogody, ten czas, taki tydzień, więc różnie z tym może być. Dzisiaj jest taka pogoda troszeczkę nieciekawa, bo niestety jest troszeczkę słońca, za chwilę wychodzi deszcz, wychodzi słońce, za chwilę chmury przykrywają. Taka sobie trochę na pszczoły, niestety nie mam innej możliwości, no muszę dzisiaj tutaj do nich zajrzeć. Aczkolwiek jest w granicach tam 14-15 stopni, więc myślę, że tragedii nie ma. Tak jak myślałem, szału nie ma. Pszczoły zeszły, ale one tu praktycznie nie weszły, a jeżeli coś tu miały, no to sobie już to, że tak powiem, spożytkowały. Cisza, spokój. Słaba widocznie, ale słuchaj, trochę tutaj coś dolały, ale z jakiegoś szału bardziej osuszyły te, oczyściły sobie. Miejscami jest coś wlane, tam zobaczę, czy nie ma sytuacji takiej, że je głodują. Jeżeli by taka się sytuacja tutaj wydarzyła, no to niestety, ale będzie trzeba zadziałać ciastem. Działają. Się taki dzień, że niby praca jest w firmie, ale głowa boli, więc stwierdziłem, że sobie zrobię miły przerywnik. Po prostu przyjadę do pszczół, zobaczę.
Te ule od Tomka Miodka traktuję tylko i wyłącznie jako miodnie, bo niestety porozsychały się bardzo. Może je tam spróbuję jeszcze jakoś się tam poskręcam. Siedzą i czerw grzeją. Tu jest ramka zalana. Jest ich za mało, więc bardziej grzeją tutaj gniazdo niż leją do góry. Widać, że siedzą ciasno, jest po prostu chłodno. Jajeczka. Tu jest czerw. Miseczki puste. No dobra, przejrzę do końca tą rodzinę. Więc tak, dałem rodzinie tej na sam dół korpus z samą węzą i samym suszem. Później są te dwa korpusy, które były z czerwiem jako rodnia. Krata odgrodowa i na górę dałem z powrotem korpus na miód, to jest węza z suszem pół na pół. Natomiast przerzuciłem do tego korpusu tutaj z tamtego, który był rozeschnięty, no bo po prostu pszczółki zasługują na to, żeby jednak miały tutaj ciepło, a nie hulał i nie wiadomo jak wiatr. No i tyle. Zobaczymy jak się tu będą spisywały. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze jakiś wiosenny miód też będę miał z tej rodziny. Pracują. Dostały dużo miejsca. Pewnie przyjadę znowu za tydzień i prawdopodobnie się skończy, może, no mam nadzieję, już używam te pożywki i dam im prawdopodobnie tutaj ten korpus z kolei na miód, czyli kratę niżej. No i tam te dwa ze sobą zamienię i też będę chciał w tym sezonie ten jako kolejny wycofać. Ocieplenie usuwamy, zostawiam tylko tutaj takie jedno pojedyncze. Plateczka poniosę. Tutaj ta matka również zostanie wymieniona. Teraz czekam na trzy matki Włoszki do odkładów od Łukasza. No i tyle, i działamy dalej. Matki tu nie widziałem. Trzeba taki plaster delikatny podciąć. Starać się, żeby nie uszkodzić pszczół. Niestety się rozerwał.
tutaj u nich jeszcze słychać w gnieździe. Zabudowy trutowej w rogu. Może zaraz tej dzikiej, zaraz to wyjmę. Ramka jeszcze z pokarmem, także też im zaraz odsklepię, oni sobie tutaj działają. Samo tutaj dolały miodu, trochę jest właśnie pokarmu. Z tej rodziny generalnie raczej miodu nie będę odbierał w tym roku, jeżeli ona sobie w ogóle poradzi. Dojdzie do siły. Nie łaskoczcie mnie. Ograniczyć używanie dymu. Zawsze się udaje. Będzie jajecznica z larwami dzisiaj. No dobra. Czyli tak, tu mamy ramka z pokarmem. Tu była ramka z pokarmem również wyjęta. Tu jest ramka z czerwiem i z pokarmem. Czerw jest już z dwóch stron. Doniosły sobie też chyba tutaj przy tej nadbudowie. Myślę, że tam się jakoś tej rodzinie będzie wiodło. W ogóle te pszczoły jakieś takie rudawe mi się wydają. Częściowo te młodziutkie. Nie szare właśnie, tylko takie bardziej rude. Dobra, tutaj mamy... Co tutaj mamy? Czerw jest pyłek. Tutaj na dole widać, jak chodzą sobie właśnie takie, gdzie no tu jest, młodziutkie pszczółki rude. Tutaj będzie trzeba już dopełnić im do pełnego korpusu ten dół też, żeby po prostu sobie działały, a nie robiły różnych dziwnych historii. Tak jak tu. Pszczółki spokojne. Okej. W tej rodzinie tutaj już widać, że budują. Miód jest, także ta rodzina jest fajna, silna, także myślę, że tutaj będzie ok. Zaraz zobaczę, jak tutaj sobie radzą dalej. Nie idzie mi w tym roku coś te kręcenie filmów. Myślę, że nie mam weny na to. Tutaj widzę, że ta rodzina idzie fajnie. Na dole powinny być też ramki już z czerwiem, więc prawdopodobnie tu się pokuszę o coś takiego, że im dam korpus, ale dam im środek. Jakby matka sobie szła w siłę. O, ramka zalana dwustronnie. Nawet nie wiem, czy tutaj nie dam im po prostu dwóch. Tutaj jest na trzech korpusach. Dostaną jeden właśnie na pokarm, na miód, a drugą dostaną na... Zobaczę. No okej, przejrzę sobie, jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Ej, tu jest korpus pierwszy rodni. Lampa trutowa. Ten korpus był odwracany przez mnie. Thank you.
tutaj już waroza jest w nich, to sobie tą rameczkę wycofam. Wytnę i tyle. Widać, żeby coś tu wychodziło warozę. Powinno zrobić taki kwadraciku, ale jak to też wygrywać. No nie widać, żeby tu gdzieś była, także myślę, że jest ok. Widzę, coraz fajniejsza się robi. To jest cały korpus z czerwiem. Cała ramka czerwiu, druga. Trzecia ramka, no tu jest czerw. Muszę tutaj troszeczkę mniej, ale... No, tu są też jajka. Szmatka idzie tak duża. Pogoda. Pogoda w tym roku jest, kurczę, słaba, chociaż... Marcin na przykład twierdzi, że jest super, bo to wszystko tak sobie spokojnie idzie, tak jak zawsze powinno. No, jakoś tak. Może ja po prostu za bardzo chcę pędzić do przodu. Wszystko za szybko, szybko. Faktycznie nie o to chodzi. Tu są larwy, jajka. Teraz tak, ten korpus myślę dałbym sobie w przyszłości miodnie, czyli bym musiał iść jako drugi od góry. Czy gdzieś tu matka wygląda mi się. No, wychodź. To jest pusta. Okej. Jajka również. Mam nadzieję, że, kurczę, ta pogoda pójdzie do przodu. Jak tak dalej będzie, no to niestety za chwilę się zacznie głód. Tak, ta ramka na pewno musi zostać w gnieździe. To zajrzę jeszcze do tej dolnej kondygnacji i będziemy wtedy działać.
pyłek. Maseczka, wydłużmy te sznurkowe, jakoś sobie tutaj skleiły.